Dobra, witam, witam, witam. Arkusz drugi teraz będziemy przerabiać. Połączę się jeszcze z Discordem. No i tam lecimy po prostu i będziemy robić. Wezmę, ale Dobra, będę się siema. cykał. Będę się cykał z tym pendrive'em. Siema, siema. Siema. Spuściłem sobie streama, w sensie nagrywanie. To Także. nic nie będziemy mówić. Ogółem Nie, no chciałem spoko, polecić możecie, kanał. nie? Bo to i tak pójdzie na grupę, więc no. Omawiać to warto przemycić. Czekaj, już udostępnię ekran. Dobra, poszło. Macie czy nie? Ano jest. Mamy, mamy. Dobra, chyba jest git. Dobra, Arkusz drugi. Oczywiście zdjęcia są. Jest. Zajebiste. Aby tak było tylko na egzaminie. Dobra. Bazy. Co to jest? Czemu to się tak stało? Co tu się dzieje? Czemu to się takie stało? Dobra. Widzicie dobrze? Ta. Dobra. No to tak samo egzamin, tylko to sobie To usunę. jest drugi czy trzeci? Drugi arkusz. A. Dobra. Drop database. Egzamin. Okej. Okay. Nowy egzamin TF8. Jak coś, to podpowiadajcie, nie? Drop to było te czwarte? No nie. Tylko mam do ciebie prośbę, jak robisz takie rzeczy, to zrób dla ludzi, którzy... Najłatwiej jak się tylko da. No. Chodzi ci o? O wszystko. Aha. Chodzi mi, żebyś podszedł do ludzi jak do debili po prostu. No tak, bo Dobra. tak trzeba. Dobra, to było na Po pulpicie, z tego pierwsze, co wiem. bardzo Arkusz łatwo wyczuć. 02. Dlatego filmy z Lenta takie popularne. Który egzamin drugi i to było to. Dobra, otwórz. Powinno być importowane. Dobra, jest ok. Wykonać zrzuty, to walić zrzuty na razie. To sobie tak zmienię. Dobra. Tu zrobimy kwerendy. Dobra. Pierwszą kwerendę, którą sobie zapiszemy. Ups, ups, dobra. Pierwsza kwerenda. Chwileczkę. Dobra. Kurczę. Nie, tak to jest kiwo na dwóch monitorach. Tu mi to nie działa, dobra. Wybierając jedynie pola, imię, nazwisko, stabil, zawodnik, ale to jest to samo. Dobra. Select imię, nazwisko, pola imię, nazwisko, tabel zawodnik, czyli from From. zawodnik. I teraz, którym przypisany jest ID pozycji równa, czyli where ID pozycji, pozycja ID jest równa 4. No i pięknie. Nie ma takiego? Jest dobrze, bo wiem o co chodzi. Ale jest czwórka. Jest czwóreczka. Czekaj, wyświetliło mi to, czy nie? Tak, na górze. Zobacz w historii. Jest, dobra. Czyli pierwsze zapisujemy, dobra. Ctrl, second V. A drugie. Wybierając jedynie pola zespół, punkty, grupy z tabeli liga sportowa. Liga sorto, liga, dobra, dojdziemy do liga. Skład, select i mamy tak. Zespół, punkty, grupa from liga i teraz stabil grupa liga mając według punktów, czyli
sortowanie to było order by, nie? Group, group. Order tak? By. Order? Order, mhm. Order by, mhm. Order by i mamy według punktów, czyli punkty. Punkty i mamy mieć malejąco, czyli od największej do największej, czyli ast. No i ładnie. Dobra. Nie, malejąco według punktów. Desk. Czyli desk. Ma być po prostu po swojemu. Czyli bez tego ask. Ask to by było rosnąco, dobra. Wykonaj. Pięknie. Pila. Desk musisz dodać, bo ma być malejące, nie? Czyli co ma być? Desk. Aha, ale ja tu usunąłem. Aha, dobra. To masz okazję, żeby dobra. Jeszcze raz napisać. O, dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Trzecie. Wybierające jedynie... chwileczko. Wybierające jedynie pola ID, nazwę stabil zawodnik. Czyli dobra, to robię tak. SQL. Select. Zawodnika, czyli zawodnik.id. Zawodnik. Nazwisko. From zawodnik. Inner join. Pozycja. On zawodnik.id. ID jest równa pozycja.id. I ma być dla zawodników, których ID jest równe 3 lub 5, czyli where ID jest in. Albo 5. Aha, jeszcze trzeba określić to. Tutaj ma być co? Zawodnik. Czekaj jeszcze raz. Zawodnik. Aha. Dobra, bo tak słabo cię słychać. Okej. Okay. Ładnie. Co? A nie czasem to ma być pozycja? Nie, ale jeszcze z tego co widzę nie dodałeś nazwy z tabeli pozycja. Nazwa też. Mhm. Pozycja. Nie. Chwila. Pozycja, kropka, nazwa. Wykonaj. Też nie. Chwila. Bo wy to robiliście nie za pomocą innerJoina, z tego co wiem. Czekaj. Tu masz. Zawodnik ID, to jest dobrze. I tak samo jest innerJoin. Aha, źle połączyłem tego, innerJoina. Bo jak masz zawodnik, to ty tam nie masz ID, tylko pozycja ID połączyć. Pozycja ID? I tu jest zawodnik? Znaczy czekaj, jak masz zawodnik, to ty tam masz mieć pozycja ID. Tutaj? No nie, jak masz on, pozycja ID równa się zawodnik, kropka pozycja ID. No i tam masz, jak masz ID? Jak masz ID? Dobra. Pozycja ID. Aha, bo nie ma tego ID, tylko jest to. Mhm, to jest połączone ze sobą. Pewne lekko prędce. Dobra. Można przejść w sumie tu. No faktycznie. Kurde. A jest ID. Pozycja. Ale to nie masz połączone ze sobą relacją tych tabel. Pozycja ID zawodnik, dobra. Teraz wiem. Mhm. Trochę zbyt szybko to się robi, ale dobra. Usuwając tą jedną kwerendę SQL wszystkie dane z tabeli rozgrywka. Sama tabela nie jest usuwana.
rozgrywka i ma być wszystkie dane z tabeli rozgrywka ma być. No to truncate. Truncate. Rozgrywka. Czy na pewno chcesz wykonać? Tak. No jest pusta. No i git zapisane. Czyli pierwszy screen gotowy. Teraz drugi. Czyli tego sobie to zamknę. Tu wejdziemy na 127. Xamp. Komputer. HTDoc. Egzamin. Dobra. Teraz egzamin. 02. Dobra. Pomp. Dobra. Ojej. To już mam, dobra. Teraz tak, obraz witryna to wiadomo. Zadanie plik ZAT2. Sprawdzić. Chyba już był nawet skalowany, na pewno był. Archiwum należy przeskalować zachowanie proporcji tak, aby jego szerokość wyniosła dokładnie. Szerokość, dobra. Zachować przezroczystość to jest. Cechy witryny, no to przechodzimy do witrynki. Visual Studio. Open folder. Arkusz egzamin 02. Wybierz folder. Aha. Control i to będzie liga. Liga. Okej. Dobra. HTML-a. Tum. Dobra. Wykrzyknik. Zastosowany właściwy standard kodowania polski. No to tu jest UTF-8. Tytuł strony znaczne to piłka nożna. Dobra. Arkusz stylów. Link. Tyle. Jest. Splashet. Ok. Podział na bloki. Banner. Robimy temi header i tym? Footer czy divy normalnie? Jak uważasz? A jak robiłaś? Robiłam jeden tak, drugi tak. To możemy zrobić teraz na headerach. Header. Okej. Okay. Ogólnie mam do napisania rozprawkę na dziś. Na dziś? Tak. Mogę ci jutro pomóc. Jutro będzie za późno. Klas. Ale nie, no spoko. Lepiej. Myślę, że jak później się wdziemy do tego, to nawet ja ci mogę pomóc w tym. Proszę cię. Nie, no dobra, spoko. Jak my tu w trójkę się wdziemy, to... To kurde, każdy jeden argument. Prawy... Dobrze. Czekaj, bo pokrzeniłem. Ma być... Banner, jest header. A ma być blok lewy. Dodałem mina. Ale dobra. Blok główny, no to go nazwiemy. Jak go nazwać? Blok po prostu. Jak go nazwać? Główny. Dobra. To diva użyję, nie? Dawaj harnaś. Jak? Co mówisz? Dawaj harnaś. Bez polski znak. Nie. Główny.
Mine. Niech będzie. Blog główny i blog liga. W sumie mogłem skopiować. Liga zawierająca zmienną liczbę bloków, informacją o drużynach. Blok informacyjny generowany są skryptem, czyli tutaj będzie skrypcik. Znaczy nie, bo to później pewnie zrobię. Zawartość bloku banera. Blok banera, nagłówek trzeciego stopnia, trójeczka. A trójeczka, tu ma być reprezentacja. Reprezentacja. Dobra, obraz, image, src, obraz, 1.jpg, alternatywny, no to reprezentacja, reprezentacja, zawartość bloku lewego, formularz, formularz, action, tu mamy liga, .php, method, postęp, form, typa. I teraz tak, lista rozwijana, Select. Gdzie zapomniałem tutaj? Select. Lista rozwijana z wpisami. Bramkarze, obrońcy, pomocnicy. Dobra. Option. To będzie. Tu będzie pomocnicy, jeszcze jedno, pomocnicy i napastnicy, dobra. Przycisk wysyłający zawartość, zobacz, dobra. Select, znaczy input type, submit, voila. A zobacz. Luknę sobie. Liga PHP, dobra. To też w tym, tak, dobra, fajnie, czyli image kolejny, zadanie jest 2.png, piłka, bloku lewego, dobra, też paragraf. To jest gotowe. Trzeci. Dobra. Zawartość bloku prawego. Lista numerowana, uporządkowana. L. W niej efekt działania skryptu. To dobra. Pierwszy. Zawartość bloku głównego. Nagłówek trzeciego stopnia. Afryka. Tak, się mogę zapytać? Tak. No, dawaj. W tej liście, jak napisałem ten skrypt 1, to nie będzie uwzględnione w kodzie, tak? Nie. Tu masz komentarz. Dobra, i ten komentarz jest wymagany w tym arkuszu. Nie, nie jest wymagany.
W sensie ja to tak napisałem, żeby wiesz, później znaleźć ten, gdzie mam pisać skrypt, co nie? Tak sobie. No to nie, Tak. okej, nie, myślę, nie, bo się ten wyzmagam. Spoko. Teraz zawartość bloku liga. Efekt działania, no to tak samo zrobię. Skrypt. Dobra, tu jest wszystko git. CSS teraz. Styl 2. Podam. Jest, czy coś takiego. OK. Zapisz. Dla bloku banera. Tam był banner. Podobno. Banner. Banner? Banner. Chwila, nie, header. Header. Biały kolor. White. Wyrównanie tekstu do środka. Text align. Center. Wysokość height. 330 pikseli. Dobra. Dla pojedynczego bloku z informacją o drużynach. To ja go tam nazwałem. Podobno. Feeder. Nie, jak go nazwałem? To są te, to chodzi o te bloczki, co mają ci się Tak, wyświetlać z tak. danymi później. To ja go dałem ten? To nie masz ich wprowadzonych w HTML-u. Dobra, to go zrobię na przykład. Nie, ty ich nie masz w HTML-u jeszcze. Wiem, wiem. Dopiero je będziesz Tak, później. wprowadzał No to w go dałem PHP. jakiś, nie wiem, na przykład. Liga A. Liga A. Biały kolor. Kolor white. Wyrównanie text align center. Szerokość width 180 170 pikseli. Margines zewnętrzny margin 5 pikseli. Obramowanie, czyli border 1 piksel. Solid white. Zaokrąglenie to było text transform. Nie. Jak to było? Zaokrąglenie rogów w obramowaniu. Zaokrąglenie to jest border A. radius. I tu jest 15. Dobra. W momencie najechania, no to. Border i radius. W momencie najechania na kursorem na to kolor tła zmienia się na biały, a kolor czcionki na czarny, czy tak, tu jest kolor czcionki czarny, czyli black, i ma się zmienić kolor tła, background, kolor biały, biały, dobra. To zapewne i tak będzie w tym jeden obok drugiego. Tak, czyli tu damy float left. W tym. Float left. Tu można usunąć. Dobra. Co tu jeszcze? Dla bloku głównego. Główny. Kolor white. Dla bloku lewego. Lewy. Kolor tła. Ojej, background color. Pretty smoke. Szerokość, wpływ 30%. Wyrównanie text align center.
wysokość 150, height 150 pikseli, float left, a dla prawego jest podobnie. Prawy tu jest 70, szerokość 70, a wysokość 150, dobra. Teraz dla znacznika body, tylko na sam dół pana. Body. Króciunki Vardana, font vanilla, Vardana. Kolor tła say green. Background color say green. Dobra. Następne. Dla znacznika nagłówka trzeciego stopnia. Okay. Trójka. Tekst do środka. Center. Odległość między no to liter spacing. Liter spacing. 6 pikseli. 6 pikseli. Tekst napisany kapitelkami. Text and from. Capitalize. OK, no i to wszystko. Wszystko, wszystko. Ma to sens. No nie? Tak, jest pięknie. Tak, jesteś jest kurwa piękny. Chyba w 20 minut to zrobiłeś. Nie, no. Trochę więcej. No dobrze, no 22 minuty, no. Niech ci będzie. Dobra, przejdźmy do PHP. Skrypt pierwszy. Tu była ta lista numerowana? Nie, nie numerowana. Tak. Numerowana. Jak? Dobrze. Uporządkowana. Tak, uporządkowana. Tak, dobra. To sobie usunę. PHP. Ups. Dobra, zaczynam. Connect. Właśnie MySQL Connect localhost root hasło oraz baza, czyli egzamin. Dobra. Dolar. Teraz tak, skrypt łączy się, to mamy. Po wykonaniu operacji na bazie danych skrypt zamyka połączenie, no to można go tu już od razu dać. To zamknij od razu. No to tutaj go dam w sumie. Tak z ciekawości, jeżeli to musi jakby być odpowiedź się gdzieś na końcu i tylko napisać zamknij. No bo jakbyś chciał go otworzyć tutaj i zamknąć go tutaj, to musiałbyś później tutaj znowu go otwierać i znowu go zamykać. Tak. Wiesz, PHP idzie to jakby strukturowanie, linia po linii. MySQL close. Tutaj dajmy connect. Dobra, i zamknięcie jest. Odbiera dane z pola listy wyboru. To jeszcze tutaj trzeba teraz dać. Name. Bram. Name. A tu będzie obroża. Obraża, to będzie pen, to będzie napa, dobra. W skrypcie pierwszym odbiera dane, to tutaj, dolar, bramkarz, dolar, obrońca, dolar, nie, inaczej to mogę zrobić. Przecież nie muszę tego pisać. If. A nie, bo tego w sumie by było dużo opisania. Wiesz co, możesz sobie do option dać value i od 1 do 4. Mhm. Czyli zamiast tego, nie? No. W sumie lepszy wybór, no.
Ale jakbym w sumie dał tu po literce? Tego już może. Zobaczymy. P i na N. No dobra, czekaj chwilę. A ty to robiłaś, czy jak? Robiłam to i robiłam to przez value i chyba łatwiej. Bo wiesz co, można by było tu na przykład wrzucić name'a. No tu musisz dać name'a, żeby sprawdzić, czy pole jakieś zostały zaznaczone i tak, nie? Tak. Czyli if i teraz is set, is set, is set. Tutaj dolar, nie dolar, dolar, tak, dolar post w tym zakładnicy. Jeżeli tak, to tak. Ojejku, dobra, teraz jest, czyli to idzie tu. Dobra. Teraz jakby zapytanie. Zapytanie. Zapytanie się. Dolar post. Post. Zawodnicy. Teraz MySQL query. MySQL query. Connect oraz teraz zapytanie. Jeszcze teraz tu. Q. Nie. W zapytaniu. W zapytaniu masz mam mieć mieć tą zapytanie pierwszą pierwsze. Rendę. ID 4, Ctrl C. Pom, 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 pom. Okej, to zamknę. MySQL to jest dobrze. I jeszcze teraz trzeba przechwycić jakby któryś z tych. Czyli na przykład, bo tak jest tak. Pozycja zgodna z wyborem. Dobra, jednak będzie lepiej tak, no. Także. To sobie tu przechwycę jako na końcu jest co? Jako ID, no to ID jest równe dolar, dolar post, post zawodnicy. A tutaj teraz dodam jako ID jest równe. Jest równe to dolar ID i tyle. Dobra. Teraz while'a. Chcę zrobić while. I no, to samo co przedtem. No,
MySQL fetch role. Dobra. Ma być teraz lista, w porządku, na to echo.pl. Echo. Sam.pl. Dobra. W innym przypadku wyświetla zwrócone zapytanie dane. Imię, nazwiska w paragrafach. Echo. P. Kropka. Pierwsze, no to będzie linia. Linia. Linia 0. Następnie ma być puste. Kropka. Tak samo, dolar, linia. O matko. Jedynka. No i zakończenie. P. Coś w tym stylu. Zapytanie. W 34? Aha. To jest źle. Tak zrobić. Wydaje mi się, że średnika ci brakuje w 33. No. Tak. Tak. Aha. Teraz MySQL close. Connect. Dam go tu po prostu. Prolix. Wszedł. Dobra. Wojciech Szczęsny. Pomocnicy. Dobra, ładnie. No to tutaj tak zrobię jeszcze raz ten connect cały. Dobra, kolejny skrypt. Wysyłał do bazy. To nie miało się wyświetlać w OL, tam nie było tej. O, nie zrobiłem Eli. Nie zrobiłem Eli, tak, dokładnie. Dobrze mówisz. Aha. Dodaj to, jak masz P. Misklik. Nie. Chwila. Wiem. To jest pętla. To wywalę. To. I to. I to wrzucę za. O, w sumie można i tak też. Dobra. To jest. Nie zamknąłeś OLK. No, ale działa. Dobra. Wysyła do bazy zapytanie drugie. Zapytanie drugie. C.
Zapytanie drugie. Okej. Jeszcze MySQL result. Gdzie się MySQL query $connect. Dobra, zapytanie drugie. Na pewno while to się przyda. Result. Dobra. Zakończenie jeszcze. MySQL close. I tu będzie connect. Dobra. W nagłówku drugiego stopnia. A to też. Definiuję blok. Czyli tak, div class, jaki tam dałem, liga a, dobra, pojedynczy sukcesów, kolega, a, to na rację. Za pomocą znacznika, a w nim wyświetlą dane przesłane zapytania dotyczą jednego rekordu. W nagłówku drugiego stopnia, dobra, echo H2 ma być nazwa zespołu pobrana, nazwa zespołu, linia, o Jezu, linia, tu jest 0. Dobra. Kadwika. Dobra. Później ma być w nagłówku pierwszego stopnia, no to... A1, 1, 1, 0. Jeden, pewnie punkty, tak, i w paragrafie tekst, paragrafie p, tu ma być 2 i tu jeszcze ma być kropka, grupa, liczba wygenerowana po tej liczbie jest zwrócony wiersz, zapytanie. Sprawdźmy to. Okej. Tyle. Fajnie. No. Super poszło. Dziękuję bardzo.